Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Rayman 2 The Great Escape. Jest odcinek 6, jeżeli się nie mylę, i zaczynamy świątynię ognia. Ognia jawy. Coś w tym stylu, coś idziemy w tym stylu. I już powolutku kończymy tą serię. Powolutku, powolutku. Jak to mówią, powolutku i będzie szybko. I mam, mówiłem, już mój znak rozpoznawczy, czyli wodę mineralną. Tak naprawdę to jest zwykła przefiltrowana woda z kranu, ale okej. Okay. Właściwie na jedno wychodzi. Tam jeszcze dodajemy jakąś... do tej wody mineralnej coś tam jeszcze pewnie dodają, żeby miał smak. I zostałem zabity przez te macki, pnącza, nie wiem co to jest. Myślałem jakby mało, że to są macki, ale... ale nie wiem na serce co to jest. Zgaduję, że to są, nie wiem, korzenie... albo te, jak one się nazywają. Kurde. Nie pokrzywy, tylko... nie wiem. I niekanonicznie... nie wiem jak to nazwać, ale niekanonicznie zbiętą klatkę. Więc jej. I nie wiem o czym gadać. Tak, nie bądźcie na myśli, że nie ma partu drugiego Mario, Paper Mario. Ale... no... ja jakoś z tym godzinnym... 10-godzinnym pierwszym portem mi szybko poszło, a teraz to jakoś tak wyszło. No. No. Sony. Nie Sony, tylko ma F. Rym. Lecimy teraz na jakimś dziwnym kwiateczku, o boszkę, o mój boszkę. Ej, ludzie, nie ma żadnych newsów, dlaczego na tym świecie nic nie dzieje? O, właśnie. Sądny przedstawił ostatnio Witę jako idealnym czymś dla łowców trofeów. Więc to warto nam przyszła. I Windows 10. Windows 10 dla mnie przypomina... dla mnie przypomina po prostu połączenie Windowsa 8 z Windowsem 7. Czyli po prostu jest nadal nasz kochany menu Start, aczkolwiek nadal musi... nadal jest to całe menu pomocnicze, które czasem wnerwia. Ach. Szaka, laka. Koko. Ale szkujcie się, że czasami będą się pojawiały właśnie takie gameplay. Albo jak będę miał lenia, albo po prostu... nie wiem. Albo jak będę miał ogólenie, albo po prostu coś nagram. I będzie fajnie, tak. I mam nadzieję, że będziecie ogarniać, że ja po prostu lubię robić takie rzeczy i możliwe, że będziecie to oglądać, chyba że nie będziecie mieli czasu, jak na przykład z tym 10-godzinnym... z tym 10-godzinnym filmem. No cóż. Nie, o kurde, przypadku. Prawie uruchomiłem pewien taki bardzo zaawansowany emulator. Ale tak. Widzę już tej świątynię ognia i lawy. I powiem wam, że często jak się naoglądałem Power Rangersów albo Avatara, jak byłem młodszy, zawsze chciałem być takim... zawsze chciałem władać ogniem. Nie wiem dlaczego teraz to poruszam, ale... no, poopowiadam trochę, bo nie mam co właściwie co opowiadać.
Zawsze chciałem władać ogniem. A później tak zobaczyłem, nie wiem, chyba informowali o jakiejś katastrofie z tsunami, to zobaczyłem, jaka woda jest potężna. I po obejrzeniu tego chciałem zostać magiem i wody, i ognia. Żeby się żyć takim najpotężniejszym z najpotężniejszych. Co było bardzo fajne i często im tak nabierałem kolegów, że mogę na przykład podpalić zapałkę tylko pocierając za swoje dłonie, a co naprawdę robiłem, to strzymałem, to wiecie, często na przykład na chodniku w parku się znajdowało jakieś pudełko zapałek, które akurat nie było przemoknięte, to na przykład brałem, wyrywałem tą część, tą siarkę, czy jakoś tak to się nazywa, ta część z siarką i przykładałem sobie do palców, żeby nie było widać. No i brałem taką zapałkę, pocierałem o palce i się zapalała. I naprawdę oni myśleli, że ja jestem jakimś magiem ognia. To było ich mina była bezcenna. Zobaczenie ich miny było bezcenne. Ale fajnie by było. A w szczególności ten magiem wiatru by było dopiero super zostać. Trzy najpotężniejsze żywioły. Jeszcze ziemia, ale z ziemią jakoś można sobie poradzić zawsze. Jakieś tam barykady robią czy coś, żeby... Wiecie, z ziemią da się jakoś poradzić. Z tsunami nie ma szans, żebyście sobie poradzili. Z ogniem, no może się jakoś da poradzić, ale ogień zawsze się będzie rozprzestrzeniał. I tak właśnie zglitchowałem. Dziękuję bardzo. Z wiatrem też sobie za nic nie poradzicie, chyba że się ukryjecie w piwnicy, ale i tak rozwali domy, budynki i tak dalej. Więc trzy najpotężniejsze żywioły i być tego magiem, to jest coś wielkiego. A tak, to jest taka specjalna, powiem, że tarcza, która odbija nasze strzały, tak aby leciały w górę. W całej grze jest to niemożliwe i to się zdarza tylko tutaj. Więc jest całkiem nieźle. Dziękuję wszystkim za 46 subskrypcji. Dokładnie teraz mam 46 subskrypcji i 4884 wyświetlenia. Jestem wam bardzo wdzięczny za to, że nadal oglądacie moje durne poczynania w jakichś grach. I jest to bardzo fajne. Nie sądziłem nigdy, że uda mi się coś takiego osiągnąć. Na starym kanale było, jak odchodziłem, to było dokładnie 54 subskrypcje. Ale praktycznie w ogóle nie było wyświetleń. Każdy właściwie z moich pseudo let's play miał, każdy odcinek miał 0 wyświetleń. I postanowiłem, że jakoś nic mnie tam zbytnio nie trzyma, właściwie same hejty się pojawiały, po prostu odejdę stamtąd. I tak oto powstałem na nowo, niczym Feniks. I tak oto tutaj jestem, jako Pixel. I jej. Zaraz wam też powiem, że problem. Aha, no tak, zapomniałem o jednym. W sobotę odbędzie się Double Live Stream. Znowu. Tak samo jak wczoraj albo przedwczoraj się odbył. Przedwczoraj się odbył, tak, przedwczoraj. Tak, jutro, czyli w sobotę. Znaczy nie wiem, kiedy to prześlę, może że nawet są w sobotę, ale w każdym razie w sobotę odbędzie się live stream, double live stream. Będzie to live stream mój i pomidorowego. On oficjalnie to zapowiedział wczoraj. Ale okej, ja teraz to zapowiadam. I u niego ten live stream będzie Spyro 2, Crypto's Rage. Gdzie będzie. I tak, znowu się jakoś gra zgliczowała, nie wiem o co chodzi. Ale wracając, będzie prawdopodobnie tam praktykował gliczowanie tej gry. A ja chyba polecę na spontane z jakąś grą.
Możliwe, że znowu to będzie coś na PSP i znowu pewnie coś z skrzyni. Nawet sobie nie mogę wybaczyć tej wpadki na Livestreamie. Chodzi mi o to, że wczytałem zapisany stan gry przypadkowo i cofnąłem się o dwie planety w raczycie ich klanku Size Matters. Tak, shame on me. No. Ale podobno będzie to jakaś gra na PSP, możliwe, że to będzie tak, Secret Agent Clank. Bo czemu nie? Był przedwczoraj Ratchet & Clank Size Matters, to czemu nie zrobić z sequela do tej gry? I nie, to nie było zamierzone. To, co przed chwilą zrobiłem. Rayman, pośpiesz się, masz przecież świat do uratowania. Nie ochrzaniej się. Nie mam daru przekonywania ludzi. Nie mam. Aha, i oczywiście podczas tego, jak będziemy rozmawiać ze sobą, będą, z tego co zakłada pomidorowy, będą z nami Sebulba i Sirlex. Więc taki super duper czteroosobowy livestream. Nie wiem, czy oni również będą streamować, ale no cóż, to zależy tylko od nich. Jak nie, to będzie double livestream. Jak nie wiem, który z nich będzie streamował, to będzie triple livestream. A jak będziemy wszyscy czworo streamować, to będzie, nie wiem, kurde, quartet livestream. Nie wiem, jak po angielsku jest quartet. No cóż. Cóż dodać, cóż ująć. W każdym razie, jak słyszycie, nie opiłem się dzisiaj kolą. I może trochę przynudzam, ale jakoś tak mówię dosyć porządnie. To chyba jest najważniejsze. Poza tym jestem troszkę zmęczony, mówię wam. Wczoraj tylko przyszedłem, do komputera siadłem. Praktycznie nic nie zrobiłem, przepraszam, miałem lenia, więc prawdopodobnie na parę dni nagram jakieś long playe. Chyba z 3 long playe nagram i będę je przesyłał. Możliwe, że to będzie coś z Sonika, a możliwe, że nie. Bo bardzo mi się podoba koncepcja long playów. Nie muszę dogrywać głosu swojego. Po prostu mogę nagrać long play i wrzucić sobie podczas tego, jak będę na przykład grał sobie albo oglądał filmiki głupie. Albo czytał żarty, bo lubię też sobie czytać żarty na internecie. Ale zbliża się również moje drugie Q&A. Jeżeli nie chcę się przeszukiwać moich materiałów, żeby dotrzeć do tego Q&A, możecie równie dobrze tu pod tym filmem zostawić te pytania. Dla waszej łatwości. Znaczy, może dla mojej niezbyt, bo i tak będę musiał potem film, że tak powiem, odszukać go, wygrzebać ze śmieci i spisać sobie z niego pytania i wtedy znowu go nagrać. Znaczy, znowu. Jeszcze go nie nagrałem. Więc po prostu dziś jest 31, więc w trakcie przyszłego tygodnia po niedzieli powinien się pojawić Q&A. Więc będzie super. Jest piątek, okej. Okay. Już się bałem, że dzisiaj jest sobota. Nie, kurde, no niezły przypał. Byłby. I znowu są te dziwne korzenie z kolcami. Na serio, nadal nie wiem, co to jest. Przykro mi przez to bardzo. I tak, już nagrałem całą historię na Krysa. Jakby ktoś chciał wiedzieć. I potem, jak nagra się ostatni odcinek z historii na Krysa, to będzie historia Talesa na livestreamie. Mam nadzieję, że będzie fajnie i przez tych czarnych ludków nie mogłem wystuprocentować poziomu. Shame on day.
czysta prawda. Czysta prawda, to wszystko jej wina. Nie, no po prostu to była moja wina, że nie pamiętałem, że tam to jest. To wszystko moja wina. Albo to wina losu, to też można tak obwiniać. Jak to mówił ktoś z zagubionych, już nie pamiętam kto. Nic nie dzieje się przez przypadek, wszystko... Nie pamiętam dosłownie tego. Po prostu los to postanowił i tyle. A nie powtarzałem tego, bo w tej grze wystarczy tylko przejść. Nie trzeba jej 100%ować. Przeciwnie się do Crash Nitro Kart. Za tego Crash Nitro Kart on robi na Game Boy Advance prawdopodobnie, a nie na PS2. Bo naprawdę mi się nie chce. Ale ho, 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 Pixel, zacząłeś mówić o Crashu, a nawet jeszcze go nie, rozpocząłeś Crasha jedynki. Bardzo genialnie. Wiem, że bardzo genialnie to powiedziałem. Że po prostu super 2 na 10. I skąd one przychodzą? W ogóle co to jest? Jakieś, nie wiem, kłębki kurzu to jest? To są owładnięte złą, nie wiem, wolą, że chcą po prostu zabić Rimena, bo tak, bo on sprzątał w swoim pokoju zawsze i wszędzie, żeby było czysto i dlatego kłębki kurzu chcą się na nim zemścić, bo zabił właściwie wszystkich ich rodzin. Wiecie co, to jest właściwie wielka taka incepcja, że tak naprawdę jak sprzątacie i czyścicie kurz, to tak naprawdę zabijacie cywilizację, zabijacie tyle rodzin kłębków kurzu i kiedyś one przyjdą i się na was zemszczą. To jest taka incepcja po prostu. Myślicie, że to jest po prostu, o, taki brudny. Tak naprawdę to jest cywilizacja, która się miliony lat rozrastała. A wy po prostu tak myk ściereczką i już po wszystkim. O czym ja mówię? Ludzie, pomocy. Pomocy, to już się nadaje do, nie wiem, psychiatryka w tym przypadek. Tak, specjalnie zginąłem. Można się jeszcze było z tej sytuacji uratować, ale ja nie mogę sobie darować tego, że pominę jeszcze jakiegoś linka. Przez przypadek. Bo wiecie, nic nie jest kwestią przypadku. To wszystko wina losu. Ale no cóż, stało, co się stało, to już się nie odstanie. Ej, mi się ziewło. Każdy lubi, jak się ziewa, co nie? Znaczy, właściwie to nie rozumiem ogólnie idei ziewania. Dlaczego jest ziewanie? Ja rozumiem wzdychanie. Wzdychanie jest dlatego, że to jest rozładowanie, w pewnym sensie rozładowanie stresu. Ale ziewanie, serio? I tak, niestety pominąłem jednego lunka i naprawdę teraz przy tej lawie byłem blisko. I to znowu jakaś głupia rzecz. Dlaczego, gdy podlatuję do lawy, to z niej leci kurz, jak ląduje? No widzicie teraz, o co chodzi. Przecież lawa jest stanem ciekłym. W pewnym sensie. No bo nie możemy powiedzieć, że jest stała, bo się rozprzestrzenia cały czas. A nie można powiedzieć, że jest też, nie wiem, mokra, bo prawdopodobnie żaden normalny człowiek się w niej chyba nie zanurzył. Więc nie da się powiedzieć też, czy da się, czy gdyby coś takiego jak deszcz lawy był, to czy by człowiek zmoknął, czy nie, gdybym miał na przykład pancerny parasol. Tak, tu jest Faust, czy jakoś tak, chwila. Raven Deva Bosmanus. Pardon.
Pardon. To było chamskie, złe. Przepraszam. Przepraszam. Po prostu przepraszam. To mi się nie chce ratować. O. Więc tak, to jest. To jest fałd. No. To jest fałd. Ale pamiętałem, po tylu latach pamiętałem, że to jest fałd. Prepare to die by myself. Kto wie, z jakiej to gry, to niech powie, zobaczymy, jak bardzo jesteście obeznani w grach. Ale Fałcz jest bardzo łatwym bossem, jak widzicie, on tylko strzela. To jest właśnie takie klisze. Zawsze jakiś boss w grach musi rzucać jakimiś falami, które trzeba przeskakiwać. I po prostu skaczemy na tych pajęczynach. Uderzamy w ten stalaktyt. Nie rozróżniam szczerze. I ten stalagmit na niego spada. I robi... Przepraszam, stalaktyt ten na niego spada i robi się... I po prostu go to nie boli. I pominąłem. Teraz ten jeden stalaktydy. Ale teraz się jego walka troszkę zmienia. On teraz rzuca tornada ognia. Co nie ma właściwie kompletnie sensu. No i już, tada, pokonany. Każdy taki stalaktyd zabiera mu około 1/3 życia. I to jest ogólnie pierwszy strażnik, który miał pasek życia. Więc jej. Jest bardzo fajnie, dobrze i w ogóle. I śmiesznie. To właśnie, przede wszystkim na moim let's zawsze jest śmiesznie. Bez nie jest wcale. To jest smutne, że na moich let's nie jest śmieszne. A tak, to jest właśnie... Pokazałem, że nie ma tutaj tego sarkofagu normalnie. I jak widzicie, sarkofag był od razu otwarty. I równie dobrze Rayman mógł spaść troszkę dalej i mógłby na nim wylądować i nie musiałby się chrzanić z Fałczem. Więc brawo Rayman. Brawo. Congratulations for you. For you. Więc tak, to by już było na tyle. Odzyskaliśmy już trzecią maskę. Maskę brzydala kolejnego. Dziękuję wam za oglądanie. Na razie i cześć!